O tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rok temu usłyszała cała Polska. Rok po tamtych wydarzeniach w Jastrzębiu-Zdroju została otwarta wystawa zdjęć pod tytułem Adamowicz. Można ją oglądać w Galerii Ciasna. Właściciel galerii zapewnia, że wystawę warto obejrzeć z kilku powodów. Dlatego, że po pierwsze są to dobre zdjęcia, po drugie jest to dobry fotograf, po trzecie wystawa jest wiele mówiąca. Tu nie chodzi o to, czy pan Paweł Adamowicz był z tej czy innej opcji politycznej, tylko dlatego, że został zamordowany na oczach setek, a nawet tysięcy ludzi, w tym w większości dzieci. Przypomnijmy, że prezydent Gdańska zginął podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w swoim rodzinnym mieście, po tym jak został zaatakowany na scenie przez agresywnego mężczyznę. To zdjęcia są od czasów dawnych, jeszcze kiedy się wspominało tę starą dobrą Solidarność, do ostatniego roku przed jego śmiercią normalnie w tłumie między ludźmi sobie spacerował. Jakie konkretnie sytuacje tutaj mamy pokazane? Tu mamy właśnie od oficjalnych zgromadzeń z okazji któregoś tam lecia Solidarności. Tutaj, o, to zdjęcie mi się bardzo podoba. Tu można więcej powiedzieć, dlatego że to jest takie zdjęcie przedstawiające i człowieka, i sytuację, wszystko razem. Był to ślub pary z Urzędu Miejskiego. W kamerze jedno z nich było z Urzędu Miejskiego, drugie było spoza. Adamowicz im udzielał ślubu i widać tu to napięcie, to widać te emocje ludzi, widać to zadowolenie tego człowieka. Zdjęcia prezentowane na wystawie Adamowicz zostały zrobione w latach 2005-2018. Ich celem było obiektywne przedstawienie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Autor wystawy ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Wydział Fotografii Artystycznej w Gdyni Orłowie oraz pracował jako nauczyciel fotografii. Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne. Pan Kizło jest gdańszczaninem, wielbicielem tego miasta, fotografuje tam wszystko. Właśnie ta jego pierwsza wystawa to był Gdańsk, jakiego nie znamy, nazywała się to Nuda, bo chodziło o takie miejsca nie dla turystów. I on po prostu cały czas chodzi z aparatem i fotografuje. Wystawę można oglądać bezpłatnie do 7 lutego. Galeria Ciasna mieści się przy ulicy Katowickiej 17 w Jastrzębiu-Zdroju.